Rozdział 10. Nie zdążył się zorientować w sytuacji. O obronie strategicznej narzuconej nam przez wroga latem 1941 roku nasze dowództwo nawet nie myślało. Generał Porucznik Pawlienko. W wyniku przeprowadzonych symulacji wojennych ustalono, że strategiczny kierunek ofensywy na Europę będzie przebiegać na południe od Polesia. Oznaczało to, że główne uderzenie nastąpi z terytorium Ukrainy. W ten sposób decydująca rola przypadła kijowskiemu specjalnemu okręgowi wojskowemu, który z chwilą rozpoczęcia wojny miał zostać rozwinięty we front południowo-zachodni, i jego potrzebom należało podporządkować wszelkie działania pozostałych wojsk. Zgodnie z logiką tych decyzji, dwa dni po zakończeniu drugiej Gry Wojennej, dowódca Kijowskiego Okręgu Wojskowego, generał Armii Żukow, został mianowany szefem Sztabu Generalnego RKKA. Gdyby zdecydowano uderzyć na Europę z terenów położonych na północ od Polesia, to szefem Sztabu Generalnego mianowano by Pawłowa. Zadaniem Żukowa było przygotowanie głównego uderzenia z terytorium Ukrainy. Oraz uderzeń wspomagających z pozostałych przygranicznych okręgów wojskowych: odeskiego, zachodniego, bałtyckiego i leningradzkiego. Poczynania Żukowa w przededniu wojny i tuż po jej rozpoczęciu uważam za odrębny temat. O jego aktywnej działalności w pierwszych dniach wojny warto napisać osobną książkę. Nadałbym jej roboczy tytuł Zakuty Łeb, aby podkreślić wyjątkowy upór. Niebywałą siłę woli i nieprzeciętne walory intelektualne wielkiego stratega. Tymczasem mam tylko jedną uwagę. Muszę zaprzeczyć tym, którzy utrzymują, że Żukow nie poniósł w życiu ani jednej porażki. Otóż żaden z dowódców na świecie nie poniósł tylu kompromitujących porażek na tak wielką skalę jak Żukow. Klęska Armii Czerwonej latem 1941 roku. To największa hańba w dziejach ludzkości. Takiej klęski nigdy nie poniosły żadne siły zbrojne. Cała znakomicie przygotowana Armia Czerwona została rozbita i wzięta do niewoli w pierwszych miesiącach wojny. W 1941 roku Armia Czerwona straciła 5,3 miliona żołnierzy i oficerów, którzy polegli, trafili do niewoli lub zaginęli bez wieści. Nie wspominając o rannych, kontuzjowanych i okaleczonych. Cała przedwojenna kadra Armii Czerwonej została rozgromiona. Przez następne cztery lata wojny z Hitlerowcami nie walczyła Armia Zawodowa, lecz rezerwiści. A cóż mogli zdziałać rezerwiści? Poza tym nie wszyscy rezerwiści walczyli. Z powodu pośpiesznej ucieczki na okupowanych przez wroga terytoriach pozostała cała rzesza, poborowych, których nie powołano na czas pod sztandary. Było to 5 milionów 360 tysięcy ludzi. W 1941 roku Armia Czerwona straciła 6 milionów 290 tysięcy sztuk broni strzeleckiej. Wystarczyłoby to do uzbrojenia całego Wehrmachtu. Armia Czerwona w tym samym czasie straciła 20 tysięcy 500 czołgów. Taka liczba wystarczyłaby do wyposażenia pięciu Wehrmachtów, jak również armii USA, Wielkiej Brytanii, Japonii i Włoch i Hiszpanii na dokładkę. I to dwu albo i trzykrotnie. Na dodatek były to czołgi, jakimi żaden z tych krajów nie dysponował. Armia Czerwona w 1941 roku straciła 10 300 samolotów. W zupełności starczyłoby na ponowne uzbrojenie Luftwaffe. Także niejednokrotne. I znowu były to samoloty wysokiej klasy. Straty artylerii w ciągu pierwszych sześciu miesięcy wojny to 101 tysięcy dział i moździerzy. Wystarczyłoby do uzbrojenia wszystkich armii na świecie razem wziętych, nawet kilkukrotnego. I znów były to najlepsze na świecie armaty, chałbice i moździerze. Na granicach pozostawiono ponad milion ton amunicji. Czyżby szef sztabu generalnego RKKK, Georgij Żukow, największy strateg XX wieku, nie ponosił żadnej odpowiedzialności za tę haniebną sytuację? Niektórzy twierdzą, że Żukow nie miał z tym nic wspólnego. Że to Stalin wtrącał się do wszystkiego i w przededniu wojny uniemożliwił podjęcie właściwych decyzji. Na te protesty odpowiem słowami naszego bohatera. Żukow utrzymuje, że 29 czerwca 1941 roku rzekomo sprzeczał się ze Stalinem. Stalin miał powiedzieć, że Żukow wygaduje bzdury, a Żukow ponoć odparł: Jeśli uważacie, że ja, jako szef sztabu generalnego, jestem zdolny do wygłaszania tylko bredni, to nie mam tu co robić proszę o zwolnienie mnie z obowiązków i skierowanie na front tam prawdopodobnie przyniosę większą korzyść ojczyźnie przypuśćmy że taka rozmowa rzeczywiście miała miejsce w takim razie nasuwa się pytanie dlaczego żukow tak się nie zachował zanim niemcy zaatakowali skoro w przededniu wojny stalin faktycznie nie zgadzał się z opinią wielkiego stratega to Żukow powinien był podjąć szybką i stanowczą decyzję. Jeżeli Stalin nie słucha moich rad, to po co mam język strzępić? Jeżeli nie liczy się z moim zdaniem, niech mnie wyśle na front. Nie potrzeba było awantur ani górnolotnych frazesów: przyłożyło po prostu rozmów. Towarzyszu Stalin, mamy odmienne poglądy, nie mogę wam pomóc, nie porozumiemy się. Po co wam doradca, którego opinii nie podzielacie? Będzie lepiej, jeżeli znajdziecie sobie innego szefa sztabu generalnego. Można było postawić ultimatum. Proszę mnie rozstrzelać, ale nie zamierzam za waszą głupotę, towarzyszu Stalin, ponosić odpowiedzialności wobec narodu i historii. Każdy wysoki rangą dowódca ma sposób, aby zmusić innych do liczenia się z jego zdaniem. Tym sposobem jest dymisja. Od zawsze ministrowie, generałowie, marszałkowie wykorzystywali ten instrukt broni. ku 1941 roku dowodzący frontem dalekowschodnim generał armii Józef Apanasienko uważał, że nie można zabierać ostatnich dział przeciwpancernych z Dalekiego Wschodu, nawet kosztem ratowania Moskwy. Sklął Stalina i oświadczył, Zerwi ze mnie generalskie pagony, rozstrzelaj, ale dział nie oddam. Oto człowiek z zasadami. W pierwszej połowie 1941 roku ważyły się losy kraju jego być albo nie być. Szef sztabu generalnego powinien pozostać nieugięty. Towarzyszu Stalin, odwołajcie mnie ze stanowiska albo przestańcie mi przeszkadzać w wykonywaniu moich obowiązków. Ale czy tak postąpił Żukow? Proponuję rozważyć dwie możliwości. Wariant pierwszy. Stalin nie przeszkadzał Żukowowi i nie wtrącał się do jego decyzji. W tym przypadku cała odpowiedzialność za klęskę w 1941 roku spada na Żukowa. Był bowiem szefem sztabu generalnego, a szef sztabu generalnego był mózgiem armii. Wariant drugi. Stalin wtrącał się do pracy Żukow'a, nie pozwalał mu się wykazywać, ale Żukow miał słaby charakter i nie znalazł w sobie dość odwagi, by zrezygnować z prestiżowego stanowiska. W takim razie również ponosi pełną odpowiedzialność za klęskę. Jeżeli Żukow nie miał w sobie dość odwagi i determinacji, by odmówić wykonania zbrodniczych rozkazów, to znaczy, że powinien być pociągnięty do odpowiedzialności za współudział w zbrodni. Miał jeszcze jedno wyjście, ostateczne. Nie chcąc wykonać zbrodniczych poleceń, mógł wybrać śmierć. Jego samobójstwo mogłoby otworzyć oczy Stalinowi i innym dowódcom, uświadomić ich bezsensowne decyzje i być może uratować miliony rodaków. Gdyby Żukow przed wojną strzelił sobie w łeb, Protestując wobec poczynań Stalina, wtedy należałoby mu postawić pomnik. Wtedy odpowiedzialność za klęskę ponosiłby ktoś inny. Odpowiedzialność szefa sztabu generalnego jest po tysiąc kroć większa niż każdego innego generała. Cechy szefa sztabu generalnego wpływają na losy państwa i narodu nie tylko w danym momencie, ale przez następne dekady, a nierzadko i stulecia. To stanowisko wymaga szczególnej siły i odwagi. Szef Sztabu Generalnego powinien mieć stalowy charakter. Nie ma prawa ulegać cudzym opiniom. Jego obowiązkiem jest mieć własne zdanie, ale to nie wszystko. Szef Sztabu Generalnego powinien nie tylko mieć własne zdanie, ale też bronić go na każdym kroku. W ostateczności powinien zrezygnować ze stanowiska o ile okoliczności nie pozwalają mu postępować zgodnie z własnym przekonaniem i sumieniem. Ale Żukow nie zrezygnował ze stanowiska szefa sztabu generalnego. Nie udało się też odnaleźć żadnych śladów jego protestów przeciw poczynaniom Stalina, choć poszukiwaniem owych śladów przez wiele lat sprzyjał cały aparat ideologiczny ogromnego państwa. W przededniu wojny Żukow nie wykonał choćby jednego symbolicznego gestu przeciw Stalinowi. Dlatego ponosi pełną odpowiedzialność za klęskę 1941 roku. Dlatego jest nie tylko najbardziej okrutnym i krwawym dowódcą w historii światowej, ale do tego najbardziej bezwolnym, tchórzliwym i nieudolnym. Jest jeszcze jedno tłumaczenie. Żukow nie jest winny tej klęski, ponieważ przed wybuchem wojny piastował stanowisko szefa sztabu generalnego zaledwie pięć miesięcy. Nie zdążył zorientować się w sytuacji. Ten argument powtarzał się wielokrotnie. Wysuwał go sam zainteresowany. Akademik Anfiłow opublikował wspomnienia ze spotkania z Żukowem, które odbyły się dwadzieścia lat po wojnie. Wtedy miała miejsce rozmowa mniej więcej takiej treści, Anfiłow. Jak mogliście dopuścić Georgiu Konstantynowiczu do takiej wpadki na początku wojny? Żukow. A wy, kiedy obejmowaliście nowe stanowisko, ile czasu potrzebowaliście, żeby się zorientować w sytuacji? No, gdzieś rok? Otóż to, ja miałem zaledwie pięć miesięcy, a ile spraw na głowie? Anfiłow Naturalnie przyjmuje argumenty wielkiego stratega. Przyjmijmy zatem i my. Ale cóż począć, kiedy fakty nie trzymają się kupy? Żukow i jego obrońcy nawet nie wiedzą w co się wplątali. Porównajmy dwie opowieści samego Żukowa. W styczniu 1941 roku szef sztabu generalnego spojrzał ponoć na mapę. I w jednej chwili miał przed oczami cały niemiecki plan Barbarossa. Rzekomo w trakcie gry wojennej gromił Pawłowa tak samo, jak pół roku później generałowie niemieccy gromili wojska Pawłowa na polu walki. Ale zaraz potem, jeszcze w styczniu 1941 roku, Żukow zostaje szefem sztabu generalnego. I nagle przestał orientować się w sytuacji, nic nie mógł zrozumieć, z niczym sobie poradzić? Na początku stycznia 1941 roku Żukow był zaledwie dowódcą okręgu wojskowego. Nie miał dostępu do najważniejszych informacji. Miał tylko jeden dzień na opracowanie strategii w grze wojennej. 1 stycznia 1941 roku. A ze wspomnień Żukowa wynika, że na zorientowanie się w sytuacji czasu w ogóle nie było. Zgodnie z tym, co sam napisał, gry wojenne rozpoczęły się na drugi dzień po naradzie naczelnego dowództwa. Nie miał z tym jednak żadnych problemów. W jednej chwili wybitny strateg przeanalizował całą sytuację. Natychmiast wskazał, gdzie Niemcy uderzą i jakimi siłami. I oto Żukow staje na czele sztabu generalnego. Ma pełny dostęp do wszystkich informacji i nieograniczone rzesze podwładnych do swojej dyspozycji. Żukow może wezwać na dywanik dowódcę któregokolwiek z okręgów wojskowych i którejkolwiek armii dowódcę każdego korpusu, dywizji, brygady, pułku, szefa każdego sztabu, oddziału, odcinka, i w ciągu kilku minut zażądać naświetlenia sytuacji. W samym centrum Moskwy, na polu chodyńskim zawsze czekał samolot do dyspozycji szefa sztabu generalnego. Żukow w dowolnym momencie mógł polecieć do któregokolwiek ze sztabów czy garnizonów, na jakikolwiek odcinek granicy i zapytać: Co u Was słychać, towarzysze? Miał prawo wezwać do raportu każdego oficera wywiadu, począwszy od rezydenta w Genewie, a skończywszy na szefie razwiedpuru. Proszę o raport sytuacyjny. 2 stycznia 1941 roku generał Armii Żukow, dowodzący Kijowskim Specjalnym Okręgiem Wojskowym, potrafił z marszu rozgryźć i w pełni ocenić sytuację strategiczną. Rozumiał ją przez 8 dni do 11 stycznia, a więc do momentu zakończenia gier wojennych. Natomiast dwa dni później, 13 stycznia, kiedy został szefem sztabu generalnego, spojrzał na tę samą mapę i już nic nie rozumiał. Patrzył całą noc, cały dzień, patrzył tydzień, miesiąc, dwa i nadal nic nie rozumiał. Wezwał na pomoc sztab generalny, sztaby okręgów wojskowych, marynarki wojennej, zażądał pomocy setek generałów i tysięcy pułkowników. Ale nijak nie mógł wczuć się w sytuację. Na pierwszy rzut oka wydawało się łatwe. A jak się bliżej przyjrzał, niech to cholera weźmie. W żaden sposób nie mógł się połapać, co i jak. Od 13 stycznia do 22 czerwca upłynęło pięć miesięcy, tydzień i jeden dzień. Niestety, Żukowowi nie udało się zgłębić sytuacji. Zabrakło mu czasu. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Wróg atakuje, a Żukow nawet nie ma przygotowanego rozkazu o rozpoczęciu działań obronnych. Nie uwierzę w żadne tłumaczenia, że Żukow nie miał czasu zorientować się w sytuacji. Oto dlaczego. Na zachodnich kresach ZSRR istniało pięć okręgów wojskowych: Leningradzki, Bałtycki. Zachodni, czyli białoruski, Kijowski i Odeski. Na czas wojny okręgi te zostały rozwinięte we fronty odpowiednio front północny, północno-zachodni, zachodni, zachodni południowo-zachodni i południowy. Żukow nie miał powodu zamartwiać się możliwością agresji na odcinku Leningradzkiego okręgu wojskowego. Tamtejsze warunki naturalne gwarantują, że w Kareli nie ma mowy o żadnych operacjach militarnych na dużą skalę. Gęste, nieprzebyte lasy, tajga, tundra, jeziora, grzęzawiska, rwące rzeki w kamienistych korytach, urwiste brzegi, potężne skaliska, komary i meszki, które same mogą człowieka wykończyć. Zarazem, całkowity brak dróg i bardzo ostry klimat. Do tego na północy dochodzi noc polarna. Wszelkie działania wojenne muszą się tu przerodzić w lokalne potyczki. Jest więc jasne, że główne uderzenie wroga nastąpi w innym miejscu. Pozostawały cztery okręgi o zróżnicowanym znaczeniu strategicznym. Powierzchowna choćby znajomość tematu pozwalała uznać za pewnik, że Niemcy mogą zaatakować przede wszystkim w kierunku Białorusi i Ukrainy. Pozostałe kierunki można było uznać za drugorzędne. Dlatego Żukow powinien był przede wszystkim przyjrzeć się sytuacji na Ukrainie i Białorusi. Ale ten właśnie rejon znał on przecież od podszewki. Cały okres służby w jednostkach liniowych, od końca wojny domowej, aż do początku II wojny światowej, Żukow spędził na Białorusi. Jedyne przerwy to roczny kurs w wyższej szkole w Kawalerii w Leningradzie i praca w inspektoracie Kawalerii Armii Czerwonej w Moskwie. Wszystkie funkcje liniowe Żukow niezmiennie pełnił tutaj. Tutaj dowodził pułkiem, brygadą, dywizją, korpusem. Z racji sprawowanej funkcji Żukow musiał poznać sytuację na Białorusi równie dobrze, jak artykuły regulaminu wojskowego. Musiał tam znać każdą kępkę i każdy krzaczek. Z końcem maja 1939 roku Żukow zdał obowiązki zastępcy dowódcy białoruskiego okręgu wojskowego, a w styczniu 1941 awansował na szefa sztabu generalnego. To prawda, że w międzyczasie sytuacja na Białorusi trochę się zmieniła, jednak zmiany te były nieskomplikowane dla człowieka który znał na wskroś wcześniejszą sytuację na tym terenie. Oto stacjonującą na tyłach dywizję skierowano w kierunku granicy. Inną dywizję rozwinięto w korpus. Tam, gdzie był korpus, jest cała armia. Czy naprawdę w kilka godzin nie da się ogarnąć takich drobiazgów? Tym bardziej, że szef sztabu generalnego nie musi osobiście grzebać w papierach, ani nawet ich czytać. Wystarczy podnieść słuchawkę, i natychmiast, jak diabeł z pudełka, wyskakuje energiczny pułkownik, szef zarządu operacyjnego. Pięć minut później składa wyczerpujący raport, rozpościera mapę i prezentuje odpowiednie dokumenty oczywiście, gdyby zaszła taka potrzeba. No i wreszcie, w styczniu 1941 roku, podczas gry wojennej Żukow w nawiasie Zgodnie z jego własną relacją, prowadził działania bojowe właśnie na Białorusi. Wtedy, właśnie na mapach, naniesiono realne dane strategiczne, dyslokacje wojsk i układ sił. Skoro wówczas wszystko było dla niego oczywiste, dlaczego z czasem do światłego umysłu wkradły się wątpliwości? Najpotężniejszym ze wszystkich okręgów był kijowski specjalny okręg wojskowy. Ale również w tym wypadku Żukow nie musiał zadawać sobie trudu analizowania jego sytuacji strategicznej. Przecież Żukow trafił do Sztabu Generalnego wprost z fotela dowódcy właśnie tego okręgu. Dlatego sytuację w Kijowskim okręgu wojskowym powinien był znać od podszewki. Ponadto, skoro Żukow był kolejno dowódcą brygady, dywizji, korpusu, Zastępcą dowódcy białoruskiego okręgu wojskowego, to miał czas zapoznać się z sytuacją w pozostałych okręgach, przede wszystkim w sąsiednim Kijowskim. Kiedy natomiast Żukow dowodził Kijowskim Okręgiem Wojskowym, tym bardziej jego obowiązkiem było poznać warunki w sąsiednich okręgach: Białoruskim i Odeskim. Dowódca pododdziału piechoty ma obowiązek uzgodnić zasady współdziałania z sąsiadami. Musi wiedzieć, kto walczy na prawym skrzydle, a kto na lewym, jakimi siłami dysponują sąsiedzi, jak są uzbrojeni, ilu mają ludzi i jaki zapas amunicji, do czego są zdolni i jakie zadania wykonują. Dowodząc plutonem, jest się zobowiązanym wiedzieć wszystko o plutonach obok. Ta reguła obowiązuje dowódców wszystkich szczebli, aż do najwyższych. Jeżeli jest się dowódcą Kijowskiego Okręgu Wojskowego, to wypada zapoznać się z sytuacją sąsiadów. Pozostają jeszcze dwa kierunki: Republiki Bałtyckie i Mołdawia. Z punktu widzenia obronności kraju nie są to kierunki priorytetowe. Sytuację w Mołdawii, czyli na terenie odeskiego okręgu wojskowego, Żukow musiał wcześniej poznać przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, Odeski okręg wojskowy sąsiaduje z Kijowskim okręgiem wojskowym. Po drugie, pół roku wcześniej, w czerwcu 1940 roku, Żukow dowodził wojskami frontu południowego podczas wyprawy na Besarabię, czyli Mołdawię. Front Południowy rozwijał się na terytorium kijowskiego i odeskiego okręgu wojskowego i w jego skład wchodziły jednostki obu tych okręgów. Przed objęciem komendy nad frontem południowym Żukow dwa miesiące spędził w Moskwie. Zwolniono go z wszelkich obowiązków, pozwalając gruntownie zapoznać się z sytuacją w kijowskim i odeskim okręgu wojskowym oraz na sąsiednich obszarach. I wtedy, w czerwcu 1940 roku, wszystko co dotyczyło tych okręgów było dla Żukowa jasne jak słońce. Czego więc później Żukow nie rozumiał? Jeżeli nie rozumiał sytuacji w Republikach Bałtyckich, to należało wezwać szefa zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego, który krótko i zwięźle wyjaśniłby, co trzeba. Gdyby tego było za mało, Należało wezwać dowódcę bałtyckiego specjalnego okręgu wojskowego, jego szefa sztabu, dowódców tamtejszych armii. Niech meldują. Ale nawet jeśli Żukow przez pięć miesięcy żmudnych dociekań nie zdołał ustalić, gdzie stacjonuje ósma, a gdzie jedenasta armia oraz jakie formacje wchodzą w skład i do jakich zadań są przeznaczone, to i tak nie stało się nic strasznego. Niechby Żukow tylko zatrzymał natarcie wroga na Ukrainie i Białorusi. Z republikami bałtyckimi poradzono by sobie bez niego. Zapytajmy, a co uczynił sam Żukow, aby rozwiać własne wątpliwości? Istniał przecież sposób na to, by znaleźć rozwiązanie. Przypuśćmy, że głupi Stalin który w ogóle niczego nie rozumiał, rozkazał przeprowadzić dwie gry strategiczne, obie z założenia ofensywne. Proszę bardzo, na zdrowie. Ale czy cokolwiek przeszkadzało Żukowowi w przeprowadzeniu trzeciej symulacji, tym razem obronnej? Nie było konieczności kolejnego spotkania na szczycie. Nie trzeba było zwoływać na rady wyższej kadry dowódczej. Wystarczyło po prostu zebrać najbardziej sensownych oficerów i generałów sztabu generalnego, przede wszystkim z zarządu operacyjnego, bo to oni opracowują plany wojny. A więc znają sytuację najlepiej ze wszystkich. No i trzeba było zadać im zadanie. Niemcy mogą atakować tak lub tak. W ósmym dniu mogą dotrzeć pod Baranowicze. I co wtedy, koledzy? Takie pytanie trzeba było zadać generałom i oficerom. Co każdy z nich zrobiłby na miejscu szefa sztabu generalnego w obliczu rychłej i nieuchronnej agresji wroga? Zresztą nie było powodu, aby na taką defensywną grę wojenną nie zaprosić Stalina. Po śmierci woda Żukow opowiadał, że Stalin obawiał się wojny. Skoro tak, to trzeba było posadzić bojaźliwego Stalina w kąciku i zademonstrować mu plan bitwy obronnej. Nie obawiajcie się, towarzyszu Stalin. Jeżeli Niemcy po ośmiu dobach podejdą pod Baranowicze, to rozłożymy na ich drodze sto tysięcy min przeciwczołgowych, a za polami minowymi jeszcze w czasie pokoju wykopiemy rowy przeciwczołgowe. W lasach rozmieścimy oddziały partyzanckie, a tu ukryjemy w zasadce, Brygadę Artylerii Przeciwpancernej. Lecz Żukow nie zadał sobie trudu przeprowadzania wojennej gry obronnej. Trudno to zrozumieć. Wiecie, co jest najśmieszniejsze w całej tej historii? Choć Żukow wielokrotnie deklarował, iż przejrzał plany Hitlera, to jednak nigdy nie pisnął słówka o tym, jakie kroki należy przedsięwziąć, aby uniknąć klęski. Uwierzmy na chwilę w opowieści genialnego dowódcy. Przejdźmy do finału pierwszej gry wojennej w styczniu 1941 roku. Dowódca Kijowskiego okręgu wojskowego generał armii Żukow przedstawia wodzowi konkluzję. W ten oto sposób, towarzysz Stalin, Hot i Guderian rozgromią Pawłowa. Towarzysz Stalin widzi klęskę, bezradnie rozkłada ręce i tyle. Zapytajmy więc, jak to możliwe, by Stalin nie zainteresował się problemem obrony Białorusi? Żeby nie zadał oczywistego pytania: co proponujesz w takiej sytuacji? Z relacji Żukowa wynika, że Stalin nie próbował znaleźć rozwiązania tego problemu. Żukow zademonstrował Stalinowi, w jaki sposób Niemcy rozbiją wojska Pawłowa? I na tym koniec Stalin skarcił Pawłowa za to, że przegrał symulowaną bitwę, potem go awansował, wprowadził do elity radzieckiej generalicji i nie wspomniał więcej o obronie Białorusi. Możemy wyśmiewać się za Stalina. Głupek nad głupkami, a na dodatek strachliwy. No dobrze. A Żukow to przecież geniusz. Czy jego też nie zainteresowało rozwiązanie problemu? Gdyby Żukow naprawdę przejrzał plany nieprzyjaciela, powinien był wziąć Pawłowa na stronę. Siądźmy gdzieś w zaciszu, naradzimy się, spróbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie. Sam jesteś dupa, nie dałeś rady podczas gry. Co prawda, gra się skończyła, ale rozwiązanie i tak musimy znaleźć. Twoje wojska sąsiadują po prawej z moim Kijowskim okręgiem wojskowym. Chuj z Tobą jak Cię tylko rozbiją, ale kiedy Niemcy uderzą i ósmego dnia podejdą pod Baranowicze, zagrozi to moim wojskom na Ukrainie. Jeżeli przełamią Twoją obronę, to wyjdą na skrzydło mojego okręgu, a z Białorusi mogą uderzyć na moje tyły. Żukow miał obowiązek znaleźć sposób zatrzymania wojsk pancernych Hota i Guderiana na Białorusi. Powodów było wiele. Powód pierwszy: pragmatyka. Armię Pawłowa ześrodkowano tak, by osłaniały jego prawe skrzydło. Powód drugi: Żukow był rosyjskim generałem. Potężnemu zgrupowaniu Armii Czerwonej na Białorusi groził pogrom. Powodowany najzwyczajniej na świecie miłością do swojego narodu, swojego państwa i swojej armii. Patriota Żukow zobowiązany był zatroszczyć się o metody odparcia ataku i poinformować o niej Stalina i Pawłowa. Powód trzeci? Dla sportu żeby rozwiązać łamigłówkę znakomita łamigłówka. Wiedząc, jak zachowa się strona atakująca, wybrać optymalny wariant obrony. Pawłow podczas gry wojennej nie potrafił znaleźć rozwiązania. Dlatego choćby z czystej ciekawości rozwiązania powinien był szukać Żukow. Powinien był wcielić się w rolę Pawłowa i zastanowić, jak ma postąpić dowódca frontu zachodniego, żeby czarne przepowiednie nie stały się koszmarną rzeczywistością. Powód czwarty? Kariera. Nadarzała się sposobność, by się wyróżnić. Żukow pokazał Stalinowi, jak Niemcy będą postępować w pierwszych dniach wojny. Należało więc pokazać towarzyszowi Stalinowi odwrotną sztuczkę. Nie ma powodu do obaw. Towarzyszu Stalin, na miejscu Pawłowa postąpiłbym w następujący sposób. Oto rozwiązanie. Jeżeli Niemcy będą działać w ten sposób, to przeprowadzimy kontrmanewr. Piąty powód. Kilka dni po przeprowadzeniu gier wojennych, Żukowa mianowano szefem sztabu generalnego. Teraz nie był już tylko sąsiadem Pawłowa, ale jego bezpośrednim przełożonym. Żukow wie, że Niemcy zaatakują i ósmego dnia mogą dotrzeć pod Baranowicze. Wie też, że Pawłow nie powstrzymał uderzenia. Wie ponadto, że Pawłow nie ma bladego pojęcia, jak powinien postąpić. Skoro tak. To obowiązkiem Żukowa było znalezienie rozwiązania dla Pawłowa. Żukow powinien zwyczajnie rozkazać Pawłowowi, działaj tak i tak. Tutaj koprowy przeciwczołgowe, tam przygotuj rubież obronną dla czwartej armii. Stąd szykuj przeciw uderzenie szóstego korpusu zmechanizowanego, rozmieść pola minowe, wycofaj samoloty z przygranicznych lotnisk polowych. Wywieź zapasy strategiczne jak najdalej od granicy. Daj rozkaz ewakuacji rodzin wojskowych w głąb kraju. Jeżeli Pawłow nie był zdolny dowodzić, to Żukow miał obowiązek zażądać od Stalina usunięcia go ze stanowiska. Ale Żukow nie wiadomo dlaczego tego nie zażądał. Jeżeli więc Pawłow nie był w stanie wykonywać swoich obowiązków, a usunięcie go ze stanowiska nie było możliwe, to szef sztabu generalnego Żukow powinien był skontaktować się bezpośrednio z dowódcami armii, korpusów i dywizji. Co zamierzają robić na wypadek ataku? Jak zamierzacie się bronić? Obowiązkiem Żukowa było zażądać od wszystkich podwładnych Pawłowa, aby przedstawili własne rozwiązania. Co zrobi dowódca trzeciej armii w razie ataku? A dowódca dziesiątej armii, jaką podejmie decyzję? Ale Żukow tego nie zrobił. W ostateczności Żukow powinien był pomyśleć o sobie: Jeżeli wojska Pawłowa zostaną rozbite, jeżeli ósmego dnia wojska niemieckie dotrą pod Baranowicze, co ja, szef sztabu generalnego, powinienem robić? Ale Żukow nie szukał rozwiązania dla Pawłowa, nie wydał mu żadnych rozkazów. A ściślej mówiąc, wydał rozkazy, ale zgoła innego typu: nie ulegać prowokacjom, nie okopywać się, nie przestawiać wojsk na pozycje defensywne, odsłonić granicę, koncentrować siły, pasy startowe budować przy samych granicach, siły powietrzne podciągnąć pod samą granicę, rezerwy strategiczne pod granicę. Rodzin wojskowych nie wywozić z terenów przygranicznych. Dlaczego? Skoro cały kraj szykuje się do obrony. Nie będę się wspierał. W Mińsku siedział głupi, nieudolny Pawłow. Nie wiedział, jak odeprzeć ataki niemieckie. Ale przecież w Moskwie urzędował najmądrzejszy wódz XX wieku. Dziwna to sprawa. Żukow potrafił wcielić się w Hitlera, i hitlerowskich strategów, by przejrzeć ich zamiary, ale równocześnie zapomniał wcielić się w swoją własną rolę szefa sztabu generalnego, by próbować rozwiązać problem obrony Białorusi i całego Związku Radzieckiego. Generał Armii Pawłow nie wiedział, jak powstrzymać uderzenie pancernych zagonów na Baranowicze, Bobrujsk, Mińsk i Witebsk i uniknąć klęski. A czy Żukow wiedział? Jeżeli tak, to dlaczego nie poprosił Stalina o mianowanie go dowódcą zachodniego specjalnego okręgu wojskowego? W sztabie generalnym Żukow i tak nie miał co robić. Podobno Stalin nie słuchał jego genialnych rad, więc mógł powiedzieć: Towarzyszu Stalin, mam złe przeczucia. Pawłow nie utrzyma frontu na Białorusi. Sami widzieliście podczas gry wojennej. Ja natomiast utrzymam. Odwołajcie Pawłowa za stanowiska. Wyślijcie mnie na Białoruś, a nie przepuszczę Hota i Guderiana. I oto mamy dylemat. Czy w ogóle było możliwe powstrzymanie wojsk niemieckich latem 1941 roku? Czy istniało rozwiązanie tej zagadki? Jeżeli nie, to Żukow nie powinien był po wojnie eksponować własnego geniuszu na tlenie udolności Pawłowa. A jeżeli istniało rozwiązanie, to dlaczego szef sztabu generalnego Żukow nie ujawnił go swojemu podwładnemu Pawłowowi ani bezpośredniemu przełożonemu Stalinowi? Żukow nie miał nawet dość wyobraźni, żeby przynajmniej po wojnie wymyślić jakieś rozwiązanie i ogłosić je swoim zwolennikom. Ci głupcy nie mieli pojęcia, jak bronić Białorusi, a ja wiedziałem. Trzeba było zrobić tak i tak. Cała historia wojen składa się z przykładów dwojakiego rodzaju. Albo dowódca, w namiasie król, książę, generał admirał Feldmarszałek, nie odgadł zamiarów wroga i musiał za to zapłacić klęską, albo przeciwnie, przejrzał zamiary wroga, jakoś się tym zamiarom przeciwstawił i w rezultacie odnosił spektakularne zwycięstwo. Pewien dowódca, Wiedząc, że nieprzyjaciel ma przewagę i niebawem rozniesie jego szeregi, polecił, by na własnych tyłach połączono wozy łańcuchami, żeby wojska się nie cofały. Inny mądry dowódca powstrzymał swoje wojska przed samobójczym atakiem, kiedy zorientował się, że nieprzyjaciel wykopał wilcze doły. Przykrył je gałęziami i przysypał ziemią. Jeszcze inny wódz. Przejrzawszy zamiary nieprzyjaciela, ukrył w pobliskim lesie sekretny pułk, który w rozstrzygającym momencie bitwy uderzył na skrzydło i tyły wroga i przechylił szalę zwycięstwa. Ale oto mamy jedyny w swoim rodzaju przypadek genialny dowódca Żukow, który w jednej chwili odgadł zamiary nieprzyjaciela, postanowił, że nie będzie wyciągał żadnych wniosków ze swoich przewidywań. Wyobraźmy sobie, że przed wypłynięciem w Morze Tytanika pewien nawigator zgromadził ogromną ilość informacji o prądach morskich, o trasie dryfowania gór lodowych, informacji o ich położeniu. Nawigator przeprowadził skomplikowane obliczenia i ustalił ponad wszelką wątpliwość, że jeżeli popłynął tą trasą z określoną prędkością, to w nocy z 13 na 14 kwietnia, w pewnym określonym punkcie na oceanie Titanik zahaczy o górę lodową. Nawigator zbiera pochwałę za swą przenikliwość i zostaje mianowany kapitanem Titanika. Wtedy cała naprzód. Statek pełną parą przemierza ocean, by w pewnej ciemnej nocy i dokładnie w tym miejscu, o którym mówił nawigator, uderzyć w rzeczoną górę lodową. Wówczas kapitan nawigator triumfalnie ogłasza, wszystko się sprawdziło, dokładnie tak jak mówiłem. A zachwycony świat bije brawo genialnemu jasnowidzowi. W takiej właśnie sytuacji znalazł się Fantasta Żukow. Jego samochwalstwo stawia go w bardzo dwuznacznej sytuacji. Gdyby był mądrym człowiekiem, to jego opowieść powinna wyglądać tak. Ustaliłem, że Niemcy ósmego dnia przedostaną się pod Baranowicze. I przedostali się. A tam wpadli w pułapkę, którą na nich zastawiłem. Natomiast Żukow stwierdza. Wszystko rozumiałem. Przepowiedziałem klęskę. Mianowano mnie szefem sztabu generalnego i przez pięć miesięcy nie zrobiłem nic, żeby zapobiec własnym przepowiedniom. Katastrofa jednak się wydarzyła, dokładnie tak, jak przepowiadałem. A świat przyklaskuje profetycznemu strategowi. I tysiące zwolenników Żukowa, chusteczkami ocierają łzy wzruszenia. Geniusz, po prostu geniusz, jak powiedział, tak się stało. A my? Znowu stoimy przed wyborem. Albo Żukow jest kłamcą i jego opowieści o własnych przepowiedniach są nieprawdziwe, albo jest wrogiem narodu wiedział gdzie i jak Niemcy będą atakować, ale nie zrobił nic, żeby im w tym przeszkodzić. Koniec rozdziału.